bardzo ważny projekt dla miasta Kościerzyny, który mało widoczny jest dla przeciętnego mieszkańca, jest to uporządkowanie wód deszczowych z lewni rzeki Wieżyce. Wszystkie kanały deszczowe, które są wybudowane w trzech etapach, jest to na osiedlu Zachód, na osiedlu Tysiąclecia 2, na osiedlu za Torami w kierunku Skorzewa. Wszystkie zbiorniki retencyjne, to są elementy akurat, które widoczne, mają poprawić bezpieczeństwo w czasie intensywnych opadów na terenie miasta, aby zniwelować do minimum niebezpieczeństwo zalewania mieszkańców Kościerzyny. W ramach tego projektu udało się wybudować zbiorniki retencyjne, a przede wszystkim trzy duże zbiorniki retencyjne przepuszczalne, gdzie woda będzie pochłaniana w tym miejscu, w którym jest zbierana, oraz będzie odparowywała. Przy tych zbiornikach retencyjnych powstaje bardzo ładny teren. Tak jak tu ścieżka, za chwilę postawimy ławeczki, a teren, który znajduje się w pobliżu, bezpośrednio w pobliżu zbiornika retencyjnego, do tej pory wykorzystywany jako teren pod uprawy warzywnicze dla małego grona mieszkańców Kościerzyny, chcemy w przyszłości przeznaczyć pod park, który będzie służył i z którego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Kościerzyny, a przede wszystkim dzieci i młodzież. Bardzo chcielibyśmy posadzić tutaj typowe polskie drzewa, kasztany, dęby, buki, jarzębinę, zostawić też może część z tych drzew owocowych, które się tam znajdują. Kiedyś, jak byłem mały, chodziłem na pachtę, teraz może dzieci pójdą i zerwą sobie dojrzałe jabłuszko czy śliwkę.